Trwa przebudowa ulicy Chrobrego w Lesznie. Ta jedna z najważniejszych ulic w centrum miasta bardzo się zmieni. Będzie nie tylko nowa nawierzchnia, przybędą także miejsca parkingowe. Przebudowa ulicy Chrobrego w Lesznie trwa od kilku tygodni. Obecnie trwają prace na pierwszym etapie, to jest na odcinku od ulicy Niepodległości do Brackiej. Te przebiegają bez większych komplikacji, choć jak mówił dziś w kwadransie z prezydentem Adam Mytych, zastępca prezydenta Leszna, zakres robót się zwiększył. To nie są o tyle komplikacje, co się zwiększył zakres robót i wykonawcy mają troszeczkę więcej pracy niż przewidywała ta dokumentacja. Chociażby ilość przykanalików tak zwanych się zwiększyła z 60 do ponad 100. No nie wszystkie elementy tych sieci podziemnych są czasami dokładnie zinwentaryzowane i pokazane, a więc i wycenione, i skosztorysowane, ale no trzeba to zrobić. W kolejnym etapie pracy zamknięty zostanie odcinek do ulicy Wróblewskiego, dalej do Świętokrzyskiej oraz Alei Jana Pawła II. Prace mają zakończyć się z początkiem grudnia, ale co warte przypomnienia, zmieni się nie tylko nawierzchnia ulicy. Przybędą dodatkowe miejsca parkingowe, których tak bardzo brakuje w centrum miasta. Teraz jest ich 80, a będą 123. Wyremontowane zostaną także kamienice.